Sowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Amiznosz. I tam dalej znajduje się Pułtusk i w przyszłości tam właśnie będą dojeżdżać pociągi. Ale już teraz, a właściwie już za miesiąc, pociągi dojedą tutaj, nad Zalew Zegrzyński, gdy w tym miejscu się znajduje, choć pociągi nie dojadą do Zegrza, tylko do Zegrza Południowego. I tory już są, sieć trakcyjna już jest i właściwie pociągi prawie by mogły tutaj pojechać. A w sumie niedługo pojadą. A jak to dokładnie wygląda? Zaraz zobaczymy i zobaczycie w całym tym filmie, jak wygląda aktualnie postęp budowy tutaj. Ale połączymy się najpierw z Jakubem Sykutem. Witam serdecznie, znajdujemy się na stacji Zegrze Południowe. Zostały zamontowane już tablice informacyjne z nazwą. Obok mnie, jak ostatnio tutaj nagrywaliśmy, stała wielka sterta kostek, które już teraz zostały wykorzystane i nadal są wykorzystywane do budowy i będą umieszczone na peronie. Zostały również już zamontowane wiaty przystankowe, pod którymi będziemy mogli sobie przycupnąć i czekać na pociąg. Po 28 latach wracają tutaj pociągi. Jeżeli wsiądziecie na Warszawie Gdańskiej, wysiądziecie w tym miejscu. W powietrzu czuć zapach grilla, w oddali widać taksówki, żaglówki, które pływają po zalewie. Także 11 czerwca oficjalne otwarcie. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Tutaj drobna uwaga, po 29 latach już wracają pociągi, bo po 28 to byłoby gdyby rok temu było. Więc po 29 latach pociągi wrócą na LK28, które ci ciągnie bezpośrednio od Wieliszewa do Zegrza Południowego. Cała trasa to raptem 4 minuty. Jeden nowy przystanek kolejowy, który powstaje i jeszcze będzie powstawać, a mianowicie Wieliszew w centrum, no i stacja końcowa, która się znajduje w innej lokalizacji niż pierwotnie, a mianowicie Zegrze Południowe. Zegrze Południowe, jak widzicie, ma dwa perony. I są też wiaty, gdzie bezpośrednio można się schronić przed deszczem, śniegiem i wiatrem. O ile wiaty jeszcze są montowane i tego tutaj możemy zobaczyć, gdzie będą się znajdować, to będą też różnego rodzaju ławki, tablice informacyjne i dojście dla osób niepełnosprawnych zapewnione bezpośrednio od wejścia na perony. Samo wejście na perony znajduje się tylko i wyłącznie od strony, tak jak tu patrzyliśmy, strony zachodniej, z drugiej strony, tak jak tutaj jesteśmy, znaczy od strony wschodniej jest tylko i wyłącznie wejście, natomiast od strony zachodniej, tak jak tutaj jesteśmy, tutaj żadnych wyjść nie ma. No i tak to wygląda mniej więcej. Zwróćcie uwagę, że tutaj tory już są właściwie podbite. Sieć trakcyjna jest zamontowana, oznakowanie peronowe, czyli taki tutaj ten napis Zegrze Południowe czy numery peronów też już się znajdują na miejscu, a te słynne barierki, o których już mówiłem w ostatnim filmie, są wszędzie rozlokowane. No i tak to wygląda. Płyty peronowe są całkowicie już prawie wszędzie kompletne. Tak jak Skut tutaj powiedział, bezpośrednio w niektórych miejscach jeszcze ta płyta peronowa jest montowana, ale poza tym to już całkiem ładnie bym powiedział, że wygląda i pociągi właściwie mogłyby tutaj przyjechać, bo sygnalizacja i semafory też już są mniej więcej zamontowane wszędzie, gdzie są potrzebne. Choć przy Wieliszewie w centrum to jeszcze różnie bywa. No i tak to wygląda. W tym miejscu możecie właśnie zobaczyć. No i tutaj też nie mogę zapomnieć o tym oczywiście, że same dojście na perony są zapewnione też dla osób niewidomych, bo też są takie ciągi dostosowane, aby mogli wszędzie dojść. I to możemy właśnie tutaj zobaczyć, takie te białe paski, które się ciągną po płycie peronowej, są rozlokowane. Tutaj dosyć ciekawe jest to, że mamy co prawda z lewej strony płytę faktycznie taką parkingową, w sensie gdzie ludzie parkują, ale jest ten płotek, który całkowicie odgrada tą część. Jest to oczywiście ze względu bezpieczeństwa, aby po pierwsze nie wjechać na tory, a po drugie własność, czyja jest tego parkingu? No chyba raczej nie PKP. Z tego przynajmniej co wiem, to nie jest ich własność i ten parking P plus R może w przyszłości stać się nagle płatny, jak już pociągi tu będą jeździć. Tak to wygląda jeszcze z lotu ptaka, byście mogli lepiej to zaobserwować. Co ważne i to chyba co trzeba powiedzieć, bo pewnie będziecie mnie pytać, czy jest możliwość stąd przyciągnięcia pociągów do Pułtuska bez przebudowy tej stacji? Nie. Ponieważ ta stacja była projektowana jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych nad dalszym odcinkiem, więc jest tak zrealizowana, że trzeba będzie wyburzyć część peronów, aby móc wybudować ten odcinek kolejowy dalej. Oczywiście mam nadzieję, że powstanie dalej ta kolej, tylko pytanie kiedy i jakim kosztem. A tutaj dalej
Widzimy całkiem ładne tereny bagienne. Tereny bagienne tutaj oczywiście nie ułatwiły sytuacji, jeżeli chodzi o budowę, bo trzeba tutaj użyć specjalnego materiału, specjalnie wybudować torowisko, tak żeby po prostu to nie wchodziło na dół. O ile może przez większość pory roku bagna tutaj są wysuszone, o tyle faktycznie trzeba o tym pamiętać, że cały czas tutaj są. No a przed nami Wiliszew w centrum i tam też jest ciekawostka. Za moimi plecami znajduje się przystanek kolejowy Wieliszew Centrum. Niestety trwają tutaj ciągle prace związane z budową tego przystanku, więc kiedy zostanie otworzona linia kolejowa do stacji Zegrze Południowe, nie będziemy mogli tutaj wysiąść, ale pociągi będą normalnie tędy przejeżdżać, więc nie utrudni to dojazdu do stacji Zegrze Południowe. Kiedy prace zostaną zakończone, przystanek będzie dalej funkcjonował. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, Wieliszew Centrum nie będzie oddane do użytku teraz. To znaczy, pociągi faktycznie będą już tutaj niedługo kursować. Będą przejeżdżać, ale bez zatrzymywania w tym miejscu. Więc jakże prestiżowo nazwana stacja, znaczy przystanek kolejowy Wieliszew Centrum, znajdujący się w centrum lasu, nie będzie aktualnie obsługiwany. Jest to oczywiście związane z tym, że tutaj prace później się rozpoczęły w związku z właśnie terenami bagiennymi i problemami przy budowie tego torowiska. A ponieważ sam peron jest przyklejony do tego torowiska tutaj, no to tutaj jeszcze prace są realizowane. Tak? Niedługo będzie montowana płyta peronowa, jest już zamontowane oświetlenie, czyli te latarnie, które się znajdują. Swojego te latarnie tak... Nie wiem, ja może nie jestem fanem designu tych latarni, ale tak sobie wyglądają. Natomiast same dojście do peronu jest już mniej więcej zrealizowane. W sensie, no tutaj są nowe ścieżki rowerowe, właściwie ciągi pieszo-rowerowe. I dojście na sam przystanek jest tutaj już wyrównany teren, tylko trzeba jeszcze zrobić płytę peronową, oznakowania, tablice, no i te wszystkie elementy. W związku z czym to jeszcze będzie się działo już bezpośrednio podczas użytkowania tej linii już za miesiąc. Więc na spokojnie filmy z budowy jeszcze tego przystanku do samego końca będziemy nagrywać z Sykutem, abyście mogli to zobaczyć. Ale nie tylko i wyłącznie tutaj trwają prace. Również obok jest jedna z ważniejszych dróg. Ale zanim o niej coś powiem, to zwróćcie uwagę jeszcze na sam przejazd kolejowy. To jest przejazd kolejowy, który jest trochę w innej orientacji zrealizowany niż wcześniej. No i tak, samochody już stoją. Ale nie, wbrew pozorom nie dlatego, że jedzie pociąg, tylko po prostu pojazd techniczny musi wjechać na torowisko. Tutaj będą rogatki i będą też sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, więc na spokojnie będą i szlabany, i właśnie oznakowania świetne, więc będzie to całkiem ładnie zabezpieczone, jeżeli chodzi o pociągi. A ponieważ tutaj dosyć jest ostry łuk wjeżdżania pociągu przez przejazd kolejowy, to jest dosyć duże utrudnienie. No i tutaj możecie zobaczyć taką oto i drogę. Tak, ta droga też jest ważna, ponieważ to jest droga DK61 i ona ma mieć tutaj dwie jezdne na samym odcinku od Legionowa bezpośrednio do Zegrza. Pytanie kiedy? A już wam tłumaczę. Ma to być zrealizowane w tym roku, mają się rozpocząć jakieś prace już faktycznie tutaj budowlane. A o co mi dokładnie chodzi? Aktualnie ten odcinek drogi czeka na pozwolenie na budowę i wtedy będzie ogłoszony przetarg na budowę i rozpoczną się tutaj prace. Taką dostałem informację od GATKI, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie realizować tą inwestycję jako inwestor. Więc niedługo się to rozpocznie. A czemu o tym mówię? Bo jeden z wiaduktów kolejowych, który się znajduje na linii w kierunku Nieporętu od Wieliszewa, został przebudowany w ramach właśnie budowy tej nowej drogi, właściwie tych dwóch nowych jezdni. To nie zostało zrealizowane jeszcze, został zrealizowany nowy wiadukt kolejowy, ale sama ulica cały czas nie została wybudowana. I byłem ciekawy, na czym to wszystko stoi, więc się zapytałem i macie takie informacje. Najprawdopodobniej, w pierwszym kwartale miała się pojawić już decyzja, cały czas jej nie ma, więc domyślam się, że mniej więcej do połowy tego roku powinniśmy już do tego elementu dojść. I wtedy tamta droga też będzie dobrze zrealizowana, żeby można było dojechać na wakacje. Tylko nie te niestety, nie te, bo tutaj te prace jeszcze trwają. Ale przynajmniej w te wakacje, a właściwie już niedługo, będziemy mogli pojechać sobie z Warszawy pociągiem do Zegrza na plażę. To jest akurat dosyć duża i dobra według mnie zaleta. Tutaj zwróćcie uwagę, że większość tego torowiska, nad którym lecimy, jest całkowicie gotowa, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale nie jest jeszcze podbita w niektórych miejscach. No i najważniejsze, sieć trakcyjna też jest już wszędzie mniej więcej rozwierzona. Choć domyślam się, że jeszcze żaden pociąg faktycznie tutaj
nie jeździł nawet w ramach testów, bo widać to po sieci trakcyjnej, to faktycznie trzeba przyznać, że mniej więcej tu wszystko jest zrealizowane. Jak bardzo byłem sceptyczny przy realizacji tej inwestycji, czy oni zdążą w ogóle to zrobić przed wakacjami, tak muszę wam powiedzieć, że oni dosyć mocno przyspieszyli w tym ostatnim okresie, ostatnich miesięcy. A mówię to też dlatego, że film, który dzisiaj widzicie, był nagrywany w niedzielę. A tutaj robotników i pracowników możecie zobaczyć na całym placu budowy. Co to oznacza? Że chyba faktycznie muszą mocno przyspieszyć, żeby to skończyć. Ale bym powiedział, że już dużo im nie brakuje. I już niedługo właśnie stąd pojedziemy dalej do Zegrza. Przypominam, że będą tam jeździć zarówno Koleje Mazowieckie, jak i SKM-ka. SKM-ka już powiedziała, że tam będzie jeździć S4 łącząc z Piaseczno. Bezpośrednio z Zegrzem Południowym, jadąc przez Warszawę Gdańską, Warszawę Zachodnią i Legionowo, więc taka to dosyć ciekawa trasa, która połączy bezpośrednio Piaseczno z Warszawskim Morzem. Ciekawe podejście, prawda? Ale ja wam muszę przyznać, że ta inwestycja całkiem dobrze poprawi komunikację w tym miejscu, bo tutaj aktualnie dojazd z centrum Warszawy był dosyć długi i stało się często w korkach, a teraz będzie dużo lepiej. A co wy sądzicie o tej inwestycji? Dajcie znać mi w komentarzach. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Sama ta trasa kolejowa będzie oddana do użytku 11 czerwca tego roku, więc już kwestia czasu. Cześć!